Dobra, Nie czekajcie, zabijajcie mnie. zmienię miejsce kamerki na szybko. Dobra, dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek z Among Us. Gramy sobie altruistą. Zapraszam na początek do Jestem lajkowania, pizzą. subowania bienia na Twitter, proszę, jak link w opisie, polecam serdecznie. No i co, zaczynamy sobie. Kolejna sesja nagrywka, dzisiaj jestem ośmiornicą. No i co? Zaczynamy, idziemy oczywiście do laboratorium na sam start. Żeby zrobić Bladiemu na złość, pójdziemy sobie oczywiście do elektryka, w sensie pójdziemy do O2, ale po prostu przez elektryk. Ktoś cofnął czas, GBN tutaj też cofnęło. Dobra, idźmy w takim razie do O2. No i ktoś zgłosił O, ciało. ja pierdolę, jak dobrze. Dobra. Luna Co mnie się zabiła. wydarzyło? Luna mnie zabiła. Byłem szeryfem, Luna mnie zabiła. Ktoś cofnął Kłamstwo. czas i ja Quick zabiłem jest. ją. A Nie. może to było tak, że tak naprawdę Luna, zabiłeś Zjedzmy go. Lunę, Ja bym wyrzucił go. Wrzucimy. wrzuciłeś Wrzucić, się jakby to jest. i strzesiła się i znowu ją zabiłeś. Czy Jakby możemy to na jest. Tak, bezpieczeństwa to cię jest. wyrzucić Tak, to jest Quicka, ale bezpieczeństwo. no. Tak najbardziej możecie mnie wyrzucić, ale wiecie, że Jak jednego gdyby tak impostora nie zagrał ma. na Jestera, to było dobre. Nie, no nie wydaje mi Dobra. się. Ale Ale wiem, ale to było dobre, niestety, gdybyś tak zrobił twoje kiedyś. rządy się skończyły, Quick! Haha, O, nie chyba tym Majora mamy. razem! Ja wiem, jednego impostora mniej macie dzięki mnie. No, No, no dobrze i było, tutaj spoko. ty! Podoba nam się Dzięki to. Time Lordowi Time może. Lord znowu uderzył! Dobra, A idźmy w wiecie takim co? razie. Jestem pizzę! Bo cię ugryzę. Proszę, zostawić Nie, tylko ja mogę pizzę. zostawić. Zróbmy sobie antenkę, idziemy sobie do O2. No i co, tutaj sobie zrobimy kabelki. Zamontowałem My jedną schowaj się, piankę nie pykaj. z czterech, więc raczej szczerze póki co wątpię, żeby była jakakolwiek różnica, jeśli chodzi o dźwięk. Jak zamontowałem tylko jedną piankę. A może coś tam lepiej, troszkę w sensie mniej tego pogłosu słychać. Oho, co to miało znaczyć? Co to kurwa miało znaczyć? Ale nie wydaje mi się, żeby ATM był. W sensie, no nie wyskoczyłby przy mnie z Venta, gdyby był. Znaczy jest inżynierem. Więc co? Ogólnie tak. No, będę montowałem sobie jedną piankę. Strasznie chujowy klej mam. I jakoś, kurde, strasznie opornie to się przykleja do tej ściany. Ale kurczę, no, staram się powoli tutaj te pianki rzeczywiście montować. Pianki akustyczne. To jakby ktoś nie wiedział, to są takie piramidki na ścianę. Które po prostu wygłuszają dźwięk, w sensie rozbijają dźwięk na cząsteczki, przez co jest mniejsze echo. Ktoś nie robi zupełnie tego po prawej Dobra, stronie. to ja byłem szeryfem, Delvex mnie zabił i mnie skreślił Time Lord. Jezu, nie Co? wytrzymam kolejne? No Co? i znowu To było mnie. Ja pierdzielę. Dobra, ale wyjebmy go. szeryfu, Czekajcie, Dobra. dajcie powiedzieć, bo ja mówiłem, że Quick nie jest szeryfem, bo kłamał. Od Ja razu nie ja może on byłem. teraz zrobił to na Jestera, bo ja mu Mi się powiedziałem. wydaje, że Delvex mnie Jester może być. Nie, przed chwilą No. Delvex mnie Może on ciachnął. to Nie, no zrobi. nie Nie, mogę. nie jest Jesteś Chesterem. Dobra, szeryfem. wyrzućmy go! No. Czas się pozbyć Quicka, tego no. No, przebierańca! czy biednego kłajeczka, Quick, kurde. Quick i Jak Quick wygrasz jako zawsze ze sobą Jester, to masz nieoryginalny współpracują! pomysł. A to po co mówiłem, że... Po co na początku Nieoryginalny, Zaprzeciw przepraszam bardzo. Czekaj, a po co... Nieoryginalny, no bo jest kurde, już Quick mu i Quicka, podpowiedzieliśmy, no. Quitek! Po co Ja mówiłem, nie tym zagłosuję na razem, Quitek! kłajeczka. Twoje rządy się No, do właśnie widzenia, Quitek. skończyły! A potem Delvex, nie? A Delvex Ach... dożywa. A Delvex i Luna Delvex zawsze nie się tak żyje. ustawiają, że zabijają w Nie, momencie, znaczy kiedy Delvex Time nie Lord żyje, tak, działa. następny. No, łatwo. żeby potem ich Ale szeryf tylko ja zabił. też mówiłem od razu, że Quick nie jest szeryfem i mówiłem to na Nie głos, ale powiedziałeś ani okej. razu. Pierwszy raz, Po na prostu nie, początku. ani razu nie Potężny powiedziałeś, że nie jest Time szeryfem. Lord tutaj, kurde, Jakbyś gierkę wcześniej ugrywa, no, zaklejmował widzę. szeryfa, no to może byśmy cię No uwierzyli, właśnie, Quick, jakbyś ale od razu niestety sklejmował szeryfa, to chuja byśmy wtedy poleciałeś. wyrzucili Dokładnie, Quicka no. i może byśmy cię nie wyrzucili teraz. Bo Otóż to. tak kłamać w żywe oczy, żałosne. Ach, ci impostorzy, tylko przed Time Lordem by zabijali. Dobra, Bloody pewnie jest Time Jestem pizzą. Lordem i tak gada. Jesteśmy. To chciałem powiedzieć. Dobrze. Witam wszystkich No. serdecznie, widzowie na czacie. Hejka, hejka, witam. Co jeszcze? Wkurwiony też jestem dzisiaj, bo kupiliśmy sobie w sobotę tego. Ten robot jeżdżący, taki sprzątający, taki kurczę, no nie wiem jak to powiedzieć. To jest ten wakum po polsku, kurde, jak to się nazywa po polsku? Oho, dobra, tutaj ten odkurzacz, o! Kupiliśmy właśnie odkurzacz, ten taki jeżdżący za 9 stów. I kurde, tak sobie myślimy, no dobra, przetestujemy sobie, jak coś będzie nie tak, po prostu będzie chujowy, to go zwrócimy. Użyliśmy go raz i... Oj, umarłem.
Nawet połowy praktycznie nie wyczyścił. I kurczę, chcieliśmy, dzisiaj pojechaliśmy 5 dni później, żeby go zwrócić. I kurwa, nagle okazuje się, że nichuja nie zabójca zwrócicie. Nie można w ogóle wydaje, używać sprzętu, który jest zakupiony, żeby go zwrócić. Zabijał, ale niestety no to... nie. I 900, kurde, w dupę. Nie udało mi się znaleźć bo gówno nie działa. Tam zniknęła. No. Ja widziałem, w sensie AB'ego widziałem z Dedestru w medyku. No ale to w medyku. Ja potem dobra! To jest tak smutne. Znówmy się, lepiej zadajmy sobie pytanie. To gdzie jest? GBS, gdzie ty jesteś? Właśnie Wiksa za długo żyje. Wygodnie, a poczekaj, ten? Gdzie jest GBS? W górnej dekontaminacji. Dobra, to możliwe. Ja wybiegam z lewej strony z admina. Z lewej strony z admina? O, wygodnie też, no. Wybiegasz? No, wybiegam. Interesujące. A Dedestru? No, jestem w dolnej dekontaminacji teraz. Generalnie wszyscy Dedestru mógł jesteście... potencjalnie zabić. W sensie, dziwne, bo każdy jakby mógł to potencjalnie. Ale jak nie, no, wyskoczyli mnie z regulaminem po prostu, że w regulaminie jest tak, że nie może być używany. Mijaliśmy się, wróciłem, mijałem cię, bo ty, AB chyba stał na wencie w łazienkach. Ty potem tam przyszedłeś i potem wróciłeś. Czyli mógł nie faktycznie wiem, pójść w komsy, jak był sabotaż komsów, walnąć i sobie pójść właśnie... No, tak mi się wydaje, że on coś takiego zrobił. Dobra, generalnie sprawa wygląda następująca. Mystic, Wixa i Among Us, my jesteśmy czyści. A wy co macie na swoją obronę? Nic! No właśnie... Ktoś z was zabija! Ten morał z tego jest taki, nie kupuj... Nie kupujcie... No, nie zabiłem, no oni wszyscy na mnie głosują. Nie kupujcie nigdy w stacjonarnych sklepach rzeczy elektronicznych. To najbardziej w oszą, właśnie oni mają tą zjebaną politykę. Może w impostor jakiś cię strzeli. Czy dobrze podjęliśmy decyzję w takim razie? No. A GPS, a ty czym się zajmujesz? No prawda. No dobrze, bo nie chcesz roli. No bo jestem ja ci nie powiem, Bladi, czym się zajmuję, bo się nie zagłosował ani ty, ani Destro. Ja nie zagłosowałem, bo ja czekam. A, dobra, łatwo. No, niestety, Destro, łatwo cię wyczyniliśmy. Event i Luna mają taką tradycję oraz Quick, żeby zabijać zawsze, kiedy Time Lord działa. A kto był Time Lordem? Kto był Time Lordem? Among Us. Ja. Time Lord. Ja cię kręcę. I jeszcze Quick tak żałośnie sklejmował szeryfa. Jeszcze jedna osoba. Że zaśniemy ze śmiechu. No. Zaśniemy ze śmiechu? No naprawdę, ja myślałem, że umrę ze śmiechu. Śmiechu, Quick po prostu tak żałosny to było, że szeryf... Pierdziałem na klątwa impostora, od razu zginął. No, wszyscy wiedzieli, że kłamiesz. Łowca potworu. Dopiero co go dostałem. Ja jak ten drugi a wiecie Time co? Lord jestem ja... pizzeł. Jak tego Quicka strzeliłem i drugi raz był Time Lord, kurde, już mówię... Nie, no dobra, ja już się nawet nie ruszam, ja już idę. No i mnie zabił, masakra. Jakby no z polityką, kurczę, oszą, no nie powalczę jak kurna, tak powiedzą. Dobra, Kietek się niby skanuje. Sprawdźmy, czy się skanuje rzeczywiście. Oj! Dobra, skanuje się, nieważne. Strakujmy go przy okazji, jak już tak czekamy. Myślę, że no kurde, jak mają taki zapisek, to ich bardzo mocno chroni przed kurde jakimikolwiek takimi właśnie sprawami, że nie może być używany i chuj. No ale jak mam przetestować kurwa przedmiot, kiedy... Jak mam... Kurwa stwierdzić, czy coś jest spoko, czy nie spoko, jak go nie użyję. No, nie rozumiem trochę tego, po prostu. Jest jeszcze Wixa. Kiedek Wixa. Totalnie nie rozumiem, po prostu, dlatego mówię. Nie kupujcie w sklepach stacjonarnych rzeczy elektronicznych. Właśnie takich typu są. I tak dalej. Destru, 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 gdzie jest ciało? Boiler Room i to jest stary kill. Tak. Tak, on był czysty. Boiler Room mówisz? Jak... Stary kill? Hmm. Tak, i widziałem jak GBN wbiegał do admina z lewej strony. To prawda. Tak, to prawda, bo on biegł do specimena teraz. GBN jest teraz w specimenie, to prawda. Tak, ale ja jest stary kill, tak, to tak, też widziałem, jak wbiegałem i też widziałem. Ja się skanowałem z Kietkiem w medyku i jakby 100% się potwierdzamy. Była tam jeszcze Wixa i ja wybiegałem teraz do świata, no. Jestem jeszcze wejście do elektryka. Ja teraz widziałem, jak GBS biega to właśnie do specimena. No i chyba, chyba ktoś jeszcze wbiegł do specimena. Ja dwie wydaje. Osoby jakieś chyba biegły, no bo tak przeleciały przeze mnie. O, nie jestem jak pewien, ja ale ja też biegłem. Poczekajcie, Wixa też tego nie mogła na pewno zabić, bo wtedy była w labie. No, kto był w labie, jak zgasiły się światło?
Ja byłem, ale ja od razu potem do specimena wchodziłem, jak był świat. Ja biegałem do specimena. Ja biegałem od tego, z admina. A to M, którędy ty do specimena wbiegałeś? Od góry. No wiesz, koje, tak. Osoby ze specimena, a ten był w specimenie? Nie widziałem, bo było świat. Się popłynie, nie, a ten chyba był. A no to git, dobra. Ale to nie dobrze. Mogę zabijać. Ale nie wiem w sumie. Pan wiesz, Bladzie, że był. Mnie wygłosować. Jak światło no, wydaje mi się, że minąłem go po prostu. Co? Nie, nie, no. Nie miałem. Tak no, naprawdę nie, myślałem, że miałem akurat. Nie, on ma amnezję jakąś. Nie, naprawdę. No nie kręcę, Bladzie. No, minąłem Atema, no. Destru? Destru, gdzie ciało? No przecież byłeś leżą. Właśnie, Blad. Dobra, daj akurat teraz sprzedałeś z impostora. Nie, nie sprzedałem impostora, a może, ej, ale pomyśleliście, że jest coś cicho. Pomyśleliście w ogóle, że jest taka klasa, jak nam, nie wiem, Lighter na przykład? Nie ma tu Lightera przecież. Nie ma klasy. Nie, no, no nie klasa, tylko modyfikator. Jest modyfikator torcu najwyżej, ale... No kurwa, taki na przykład modyfikator... No dobra, no, ale jakbyś miał taki modyfikator, to od razu byś się przyznał do tego, że masz... A może nie chciałem właśnie, żeby... No to, ale to bez sensu, no jakby... Oni cię nie strzelą, jeśli masz właśnie modyfikator torcu. No to może to jest mega z sensem właśnie. No właśnie, no bez sensu. No a czemu sensem, bo jakby na spoiler, jak mówię, ludzie? Jak no bo mówię, może że być, ma... może kręcić, no. Ja się śmieję, że mam torcza, tak no to znaczy, że w takim razie... No dobra, on mówi to na końcu głosowania. No dobra, no potencjalnym celem, no jakby... No właśnie. To jakby... Baby, wiesz... Jakbyś powiedział... dla mnie jest mega lepiej. Bardziej byś był celem, gdybyś powiedział po prostu, jaką masz klasę. Ale mogę być celem potencjalnie, jak będą chcieli mi zabić, więc wiesz, nie chciałem po prostu mówić takich informacji. Aj, no nic. Lecimy dalej w takim razie. Czy ktoś tutaj jest? Jest tutaj Amongo, dałbym mu w takim razie traka. Quidka mamy zaznaczonego, który jest gdzieś przy medyku. Okej. Okay. Co się dzieje? O co chodzi? Co się dzieje, Quidek? To jest Kietek. Co się dzieje, Quidek? Kietek? Kietek. Sorry, misklik. Aha, jak misklik? Jak? Co ty pierdolisz? Nie, on nie jest ze starem, bo się ze mną skanował. Kietek, co? No, on nie jest ze starem. On jest napierdolony chyba Major, w takim pewnie razie. Tak. Weź Major? Może go wyrzućmy, bo nie, on się napierdolił. Zostawcie, co jest. Nie, no, nie, no, nie wszyscy, nie wyrzucajcie go. No, dlaczego nie wyrzucacie, jak są na niego oskarżenia, a kurwa Kietka wyrzucacie, bo zgasił przycisk? A kto powiedział, że wyrzucamy Kietka w ogóle? Ale może być Jesterem, bo się zaczął śmiać. No Bladi cały czas kurwa napierdala na Kietka, żeby go wyjebać. I ma tyle samo głosów, co Bladi, który był podejrzany w poprzedniej rundzie. Dobra, przestańcie, no uspokój się, Ebi. Oj, Bladi grabisz sobie. Nie wiem, kurde, naprawdę czasami. Raz jeszcze będzie za mną chodzić. No ja jeszcze jestem w tragicznym miejscu praktycznie. Jestem bardzo narażony na to, żebym zginął. Witam wszystkich serdecznie widzowie na czacie. Jest to po prostu, jestem wkurwiony na tę sytuację. No i co, myślę, że po streamie też pomontuję sobie po prostu więcej pianek. O, aż Luna wyszła z wrażenia. O nie, Luna się obraziła. Montuję sobie resztę pianek i no... Mam nadzieję, że po prostu jakość dźwięku będzie lepsza. W sensie, no nie będzie takiego pogłosu, bo mimo wszystko jestem na bardzo dźwięk wyczulony. A jak ktoś włączył światło, to pójdźmy na górę. Jestem wyczulony po prostu na dźwięk mojego mikrofonu. I ogólnie chciałbym, żeby to pomieszczenie po prostu było trochę bardziej wygłuszone. Dobra, włączmy to światełko w takim razie. Dobra, superancko, udało się włączyć. O, tutaj w ogóle ktoś zginął. Kietka w ogóle też zniknął chyba. Oj, ciało jest na wyjściu z elektryka, w sensie na wejściu od góry. Nie wiem, czemu ty wchodziłeś znowu do specimena od dołu? Słucham? Czemu ty znowu do specimena wchodziłeś? Szedłem sprawdzić, czy ciała tam nie leżą. Ale wiecie, to GBS to co regularnie wchodzi do specimena. Znaczy tak no nie, bo w pierwszej rundzie wszedłem do specimena, ale mi spotkanie przerwało taska. On GBS to wchodzi w pierwszej rundzie, w drugiej, w trzeciej. No właśnie, no, bo mi przerwaliście taska dwa razy meetingiem. Najpierw ty mi przerwałeś, nie czekaj. Najpierw ktoś mi przerwał reportem Delvexa, a potem mi przerwał. Dobra, ogólnie ktoś widział Kietka jeszcze gdzieś, bo Kietek też zginął. Jest akurat, więc chill. Kietek też zginął i ogólnie on chyba gdzieś był w medzie albo w adminie, właśnie w tych dwóch, gdzieś w tych dwóch miejscach.
Bo O2 i elektryk go nie było. Nie było go ani tam, ani tam. Nie no, musiał gdzieś tam być. Nie, nie było go. Ja pamiętam, że... No albo mógł być gdzieś na dworze między adminem a... stronę od... Ale nie było go po lewej stronie, więc no jest albo pomiędzy... Albo pomiędzy adminem i labem jest też taka szansa, albo po prostu Wixa też mogłaś go zajebać. Nie, nie widziałam go ani to, ani to. Mówię ci, ja byłam w labie i byłam teraz w tym, koło Vitalsów. Chyba, że gdzieś głębiej jest. Tam nie byłam. Ewentualnie ATM czasem lubi na reaktor, czasem ATM lubi odprowadzać ludzi i tam ich zapierdalać. Nieprawda, nikt tak nie zrobiłem. Kurwa! No nie wiem, no ATM wygląda clear. Nie, ja wiem, bo najbardziej to Bloody po tamtych rundach. Dobra, Among'o, przestań mnie oskarżać. Mamy teraz... Among'o, w mojej opinii Bloody to jest Jester. Tak mamy... No, mamy do mnie właśnie. Też, mamy... on się śmiał jak mówił. Nie no, mi się wydaje, że nie byłby Jester, raczej jakby był Jesterem, to by mimo wszystko kurde robił tak, żebyśmy na niego zagłosowali, a w poprzedniej rundzie typowo chciał, żeby wygłosować Kietka, a nie jego. Bo Kietek ale on wiedział, że Swapper zesłapuje go pewnie. Właśnie. No skąd wiedział, że Swapper go zesłapuje? No bo w poprzedniej rundzie było podejrzany jest to, że nie mamy żadnego impostora złapanego, no. Nie no, ja bym to skipnął, jest siódemka. Nie głosujcie, jest 7 osób. AB jest bardzo skory na skipnięcie. No jest on na skip... Ej, to podejrzane w sumie. No, zajebiście podejrzane. Ej, może AB, faktycznie AB, no. AB jest, może być. Nie no, nie wytrzymam, kurza. Dobra, jednak może jeszcze no, ze starym. Ej, no z Quidkiem. Nieprawda, no to oni mogli być we dwójkę, no. Ta, we dwójkę. No, rzeczywiście, zginął. Nie mogę siebie obserwować. Dobra, idźmy w takim razie zrobić antenkę. Już mi niewiele tasków zostało, więc jest całkiem kituwa sytuacja. W sensie boję się trochę, że Among'o mnie zapierdoli w tym momencie. Ktoś jeszcze wyłącza światło, a Among'o cały czas za mną idzie. Więc jest to dla mnie bardzo podejrzane. Praktycznie cały czas jest za mną. Trochę mi to śmierdzi. Dobra, zaznaczmy sobie. Wixę. Mamy tutaj jeszcze Bloody'ego. Oho, flash. Pierdalam. Kurwa, no tak myślałem, że Wixa tam zapierdoliła po prostu Kietka. No nieźle. Generalnie no to... Aha! Kto był w tym elektryku? Ja byłem w elektryku. Dobra, generalnie ja mogę być się. Nie, nie jestem grenadierem. Bo Bloody jest Jesterem, prawdopodobnie byłem ja, Bloody, Among'o, AB, ktoś rzucił granata. Dobra, powiedzcie jakie macie role. Czyli Among'o, do... no, ja za Among'o. Ja cię kręcę, no. Cóż. Kurwa, chciałem strzelać. Powiedzcie no. Jakie macie role. Nie no, przecież była tam Wixa. Ja pierdolę, a ten naprawdę, przecież się przegraliśmy, kurwa. Jakbyś się sprzedał mojej roli. Ale kurwa, jakbyś się sprzedał mojej roli, to byś... No dobra, Bloody. Powiem ci, że ja też chcę. Bloody, jesteś ostatnią osobą, która powinna mówić, kurde, że o sprzedawaniu roli. Widziałam te, Bloody. Ja pierdolę, nie, jakim kurwa sposobem się domyśliliście, że z tym jebanym Jesterem? Przecież to nie miało w ogóle sprzedawania. Nie wcale. No kurwa, przecież robiłem wszystko, to jest zawsze. Ja pierdolę, no nie da się wyruszyć. Rzeczywiście bardzo, jak zawsze. Ja nie razu się nie zaśmiałem. No. Dobra, jesteśmy grenadierem, spoko, lubię. Lubię grenadiera. Ogólnie, ostatnio bycie impostorem jest bardzo zabawne. Dobra, zróbmy zwykły, tradycyjny root. Teraz tak, pójdźmy sobie tutaj. Oj, Bloody kurna, wygląda jakby chciał mnie zajebać na samym początku po prostu. Co to znowu było? Co tu się wydarzyło? Bo tak stanąłem na... Ej, co to było? Ej, co to kurwa było? Ej, ale co jest zdało? Ja mam podejrzenie, czemu Bloody reportuje Bloody'ego? Ej, no ja pierdolę, przecież to jakiś błąd był w tej chwili, no. Może jest Space Runner i wtedy... Ej, bo Among'o chyba zrobił granata, bo tylko go miałem w wizji. Ty chyba głupi jesteś, gościu. No nie, ja tylko miałem ciebie w swojej wizji. Ale to jest chujowe, najlepsze to, że ja widziałem, widziałem kto zabił i kurwa zajebiście. No to musiałeś, no. W tym momencie coś się spotkanie zaczęło. Ale to jest chujowe.
No. A to jakiś Poisoner musiał wlecieć, no. No nic, ja bym możecie na się domyśleć, kto jest, a ja nic nie mówię. No, no chyba GBN, bo Mongo GBN najeżdża. GBN najeżdża na mnie, gościu. Ma Mongo. No właśnie, no bo, tylko w mojej wizji. Jest, ani kuna. Dobra, przyznam się, jestem traperem, AB jest grenadierem, bo... Czemu? Bo wszedł Amongo, Bloody i AB i mam Investigator. C. Ale skąd ty wiesz, kto wszedł w trapa? Amongo wyszedł z laba, kiedy był granat. Zostałeś tylko ty, ja i... Ale Amongo, który wyszedł z laba, kiedy był granat, to chyba jest bardziej podejrzany niż to, że ja tam zostałem. To, że tam zostałem. Do specimena po prawej wchodziłem. Czekajcie, ATM. Jest Sir, Investigator i Grenadier, a wszedli tylko oni wtrzymali do trapa. Strzelam Babiego jako Grenadiera, ale jeżeli... Dobra, strzelaj. O, no ja nie mam. No i mamy jednego out, tylko że ja pewnie teraz zginę, więc skipniemy. Oczywiście Bloody musiał za mną jako Sir biegać, no bo jak inaczej. To jeszcze oczywiście Vixa musiała dać, kurwę. Kto nie głosuje, żeby nie było... Tego, tarczę Bladiemu, bo komu innemu można dać tarczę. Zajebiście. No kurwa, nie, no nie da się, naprawdę nie zrobię, jeszcze kurwa ten z trapem. No akurat wrzelam Mongo jeszcze pod koniec. Nie mam pytań po prostu. Zajebiście mi się grało tym Grenadierem. Powiem, że bycie impostorem tutaj to jest kurwa męka, a nie granie, po prostu. No jakieś nie, kurwa nieporozumienie granie impostorem po prostu w tym miejscu. Nie da się już normalnie po prostu zagrać. Nawet jakbym tam nie zajebał, i tak bym jest powiedzieli, że byłbym grenadierem. No to jest aż smutne wręcz. No nic nie da się zrobić po prostu. Za każdym kurwa razem. Mogłem jeszcze strzelić w tego ATM-a i Amonga. Bo jeśli weszły tam trzy osoby, jeszcze nie byłem przekonany, czy Bloody był Sirem czy Investigatorem, to tak się zastanawiałem, ale mogłem w ATM-a trapera od razu strzelić, ale GBN mi i tak wystrzelił. Chodźcie w te trapy. Among Us znowu zgłasza siebie, kolejny Poisoner? Ja pierdolę, za głupota. Ja nie, co? A to jest Poisoner, tak? Tak, Poisoner jest. No dobra, to czekaj, no to Luna i ATM na pewno nie są. Tak. Właśnie GBN, ATM i Luna byli na dole. Not dobra, and out dobra, strzelam w Delvexa jako Poisonera. Czemu ja? A tak po prostu, bo wydaje mi się, że jest. Nie jest. Aha. Ja byłem w odwetera. Dobra, przynajmniej wiem, że Delvex jest czysty. Albo co może... Jest? Nie. A kurde Destru, mówcie rolę nie, swoje. Jestem u góry. Rolę mów. Na kamerach byłem cały czas, tak mówię. Rolę mów. Jak powiem i zginę, to twoja wina, inżynier. No. A ty Destru? Destru wybieram, żeby Dajcie go szybko. Halo, dobra. No dobra, słychać mnie, Major. Major, no to zagłosuj na Quidka. Czemu? No, ile możesz teraz? Przecież naprawiłem przed chwilą reaktor, o co ci chodzi? No właśnie, mamy inżyniera, więc im bardziej... Co ty teraz ATM gadasz? Im bardziej ktoś z was. No ale jak my byliśmy razem z GBN, a on strzelił Delvexa. Ale on naprawił ten reaktor, faktycznie był naprawiony dość szybko. Nikt tam nie zdążyłby dobiec. To może on fejkować tego. Nie ten Luna. Jakby wyjkował, to by ktoś powiedział, że... A ja wyjebałem jej Grenadiera. No właśnie, no, to Luna najbardziej. No. No, według mnie w tym momencie najbardziej Luna. Bo GBN strzał do Delvexa, mamy inżyniera faktycznie, no ja abstainowałem i mogliście zauważyć, jakby ktoś... Teraz mam, że niewystarczająco ludzi weszło w tą trapkę, więc nic nie wiem. Ja no to od początku mówię, więc mi najbardziej Luna. I byłam z ATM-em i z GBN-em po dwa, więc... A bo wiecie, może być też traitor, ale nie raczej wiem, nie, bo GBN się dopiero strzelił chyba. Ale właśnie ale GBN nie był tym vigilantem? I był. Strzelił we mnie jako w Poisonera? Był vigilantem. A bo to nie mógł być Poisoner, nie wiem, to może dużo rzeczy. To musi być Poisoner, inaczej by siebie nie zgłaszali. Nie no, najbardziej SUS według mnie jest Squeak, ale dobra. ATM jest tam. Jakby ktoś był inżynierem, to by się przyznał do tego. To nie wiem, co robimy. Przecież ja ta kamera głęb i mówię, że Delvex, jaką masz rolę? Byli na dole. Mystic. Desu. Luna, a ty? Ja jestem amnezjakiem, no. Amnezjak? Wow. Dobrze im poszło. Może traitor? O, pojawił się traitor. Aj. Traitor Destru. Znowu Destru zmienia się w traitora. I Quick też zginął chyba od Delvexa. W tej rundzie.
w tamtej bardziej. W tym momencie. Aj. Nie wiem, włączać za niego rzeczy. Dobra, włączę za niego. No teraz i coś robić, Destru. Destru sobie biega po prostu. No dawaj, Destru no. No nie wiem, no. Musi być jakaś neutralka, I guess? Podejrzewam, że to może być Delvex, bo Destru był ze mną w elektryku i jakoś... Ja potem wróciłem do elektryka, żeby zobaczyć, czy Quietek tam żyje. Tak, bo on się wywentował na dół do tego. Tak, do, bo się bałem. No to Delvex zostaje. No to musi ponieważ... być. Destru był ze mną, on by nie zdążył dobić do lawa pod skana z elektryka, gdzie ja po bicie z elektryka miałam strzałkę do ciała, no nie ma takiej opcji. A jaką rolę masz, Luna? No, a co ja mam rolę? No. A, dobra, no to prawda. Nie, no dobra, po robocie, oboje się sprzedali. No, co to jej powiem, Delvex? Łatwo z tobą. Ale to, ale zrobione. Dobrze. O, ja pierdolę. Ale co to za głupota, że na pierdolę? Ale Destru masz ogrom, totalnie masz. A dlaczego widzisz, Destru, gadałeś, jak jesteś traitorem, to giniesz od razu, a to głupota. No, tak było. I prawie mnie wydupili teraz. Ej, Luna, jakbyś mogła, mogłeś powiedzieć, że jesteś amnezjakiem i bym cię strzelił. Nie, no, albo jesteś tak oczywistym zdrajcą. Nie, no, ja pierdolę, nie da się po prostu. Ja idę na prawą stronę, co się dzieje? Vixa oczywiście dała tarczę na Bloody'ego. Drugie, Bloody oczywiście jako Sir musi mnie sprawdzić, trzecie, a ten jako trapper oczywiście musi pode mną podstawić trapkę. Kurwa, no nie da się nic zrobić, no ja pierdolę. No przecież to jest zajebany żart. Nie da się tu być impostorem po prostu, nie da się kurwa. No nie da się, bardziej dyskretnie zabijacie. Nie, ale ta mechanika traitora jest dziwna, bo zostało 5 osób i werewolf. Kurwa, a my giniemy z Bladim i mogliśmy zreportować w tym samym momencie. Nie da się po prostu. Nie chcę być impostorem, bo to umrę w pierwszej rundzie jak zwykle. Znam to. Klątwa do Destru? Dobra, nie przejmuj się, zawsze mogło być gorzej. Nie da się, kurwa. No nic. Chuj tych, a nie mam tutaj taska. Chuj stupek tu jest. Dobra, zrobione to. Dobra, tutaj. GBN, tutaj szedł chyba Destru, czy on szedł do góry? Tutaj szedł teraz. Podejrzane. Dobra, gdzie jest ciało Quietek? Luna, się skanowaliśmy, a ona jeszcze nie strzeli jako szeryf. Jeszcze co? Raz? Ja się z Luną skanowałem, a ona we mnie strzeliła jako szeryf. No błagam, to jest tak. Nie, no błagam cię, to nie ma, to jest, to nie ma totalnie sensu. Ja nie chcę, ja nie wiem, czy nie chcę asasynem dawać wskazówek, ale mi się wydaje, że wiem, co się mogło stać, ale... No, ale ten wie, co się stało z Quickiem. Z Quickiem? Quickiem teraz? A. Dobra, Quietek, co to za kurwa? A to nie wleciał jakiś super? Co ty najebany nie, jesteś? Nie, nie wleciał Quietek, a to po prostu nie wleciał jakiś super i ci nie zapierdolił tam no właśnie, kogoś? Nie, myślałeś o tym? Nie wiem, mógł być. No. Ale, może AB był super i po prostu jebnął, po prostu nie myślałem. A weź w ogóle, nie odzywaj, no, może co? Spokojnie, żartuję, mi nie nerwuj się przecież, no. Żarty sobie luźne robią. Nie, dobra, jak, luźne. Raczej nie byłby na tyle głupi, żeby zgłosić ciało, które zabił i mówić, że na Medbayu się o niego zabiła jako szeryf w pierwszej rundzie. Chyba, że bait, no ale wątpię. Całkiem głupie. Nie, no, mi się wydaje, że Quietek jest weteranem i że... Ale kłamstwo. A ten wiedzą, co się stało, a jeszcze trolują. Znaczy, a co? Co ja wiem? Skąd ja mam nie wiedzieć? Przepraszam bardzo, jestem teleportowany. To po co mówię te dwie rzeczy? Że jesteś jest weteranem, no dobra, a to wszystko jasne. A ty ze mną do specimena. Dobra, cisza. Ale mnie tepnęło tam. Cisza, dobra, skipujemy to. Ma to sens. Ej, skipnijmy to, Quietek jest po prostu weteranem, spoko. No super, Bladuszu, mów głośniej, kim on jest. Dobra, przecież no, ci po prostu jestem za głupi, żeby to wrzucić. Informację, że to weteran. Ale to po co on teleportował?
Ale weteran nie teleportuje Amongo, głupta się. No, ale chodzi mi o to, po co on reportował. A czemu nie? Weteran. No właśnie, po co zabić i odejść? No, żeby potwierdzić, tak, no, że to nie on zabił tam. Ale teraz, kurde, można zrobić sprzedany. No. No dobra, i po co się tam zagłupić, żeby go wygłosować, więc luz. No dobra, róbmy sobie taski. Dobra. Jeszcze download. I polecimy sobie na lewą stronę, tam do w stronę komunikacji. Ktoś włączył światło, więc trzeba uważać. Amongo i Vixa za mną. Tutaj jeszcze przebiega Delvex. Spoko. O, zostałem teleportowany. Tutaj Quick. Ej, by kogo mi jadę? Quick, Vixa, Amongo. Quick zajebał. Quick zabił. A to myślicie, że kto wam naprawił właśnie światła? Nie, no bo w sumie on nie zajebałby tak przy nas wszystkich. To mi się wydaje, że to jakiś morfling wleciał. To macie morflinga, bo ja wam naprawiam. Jeszcze raz, światła. Gdzie jest ciało Dedestru? Ciało gdzie jest? Nad weaponsami. Dobra. A ja go nie wiem, Quicka, kurde. No to, no to Amongo, Destru i ja nie mogliśmy być tym morflingiem. Jeszcze raz, Amongo i kto? Amongo, Destru i ja nie mogliśmy być tym morflingiem. Tak, no. Dobra. GBN, ja tem też nie, bo jesteśmy w sumie. Tak, jesteśmy we dwójkę teraz. A ja naprawiłem światło. A w ogóle czego? Bo Kietek się próbował dobić do dekontaminacji, ale potem odszedł. Czyli Kietek, co, Bladi? Znaczy ja teraz jestem w O2 i sobie zadanka robię. GBS, gdzie jesteś? Wygodnie. Specimen. Specimen. Sten, a Quitek, gdzie ty jesteś? Topnąłem się tam, gdzie ciało padło. Akurat zajebił. No właśnie, widziałem jak... Okay. Właśnie, kto został, kto został ze mną teleportowany? No kto ja został? Mówię, a, ja. Ty... A to może... Ja wam właśnie światło naprawiłem. Ja nie, dobra, to Kietek rzeczywiście nie mógł tego zajebać, że się został teleportowany. Właśnie wam naprawiłem światło, Bladi. Nie wiem, okay. Bladi też trochę tak podejrzany, bo on teraz sam mi siedzi w O2. No dobra, no siedzę sam, co? No zawsze no właśnie... sami, no. No właśnie... Nie ma żadnego potwierdzenia, Bladi. No nie, no, no, no ale jako... nie Bladi i Quick nie ma, czy we dwójkę potwierdzenia. Ale Delvexa mijałem, Delvex szedł, kurczę, już był w adminie. Ale ja wcześniej Delvexem no, ale teraz widział, że do przed... O2 wchodziłem. No to Delvex widziałeś? Ale, tak mi się ale wydaje. Ale Quick na morflingu wleciał do admina. No właśnie, nie? No właśnie o to chodzi, że od lewej strony do admina wbiegał morfling, więc jesteś tak. Bladi tym bardziej podejrzany. No dobra, no ale ja tego nie zabiłem, no. Co no, no nie zabiłem. No kurwa, no robiłem zadanie. No dobra. Masz rolę? No nie mogę ci powiedzieć. Nie, nie, no. Oj, Bladi. Ale Quick powiedział nam rolę, więc... No to niech sobie no. Mówi, jeju, ale widzisz... Nie, no nie powiedział roli, on po prostu no, powiedział, że naprawił no, światło. Ale to naprawił światło normalnie. No dobra, nie, no to... Nie, bo jedno światło było na początku. Światło no. Zostało naprawione przez inżyniera. Nie zostało. A jest to możliwe, że inżynier nie padł? Nie przypadkiem? Zostało. Wiem bardzo wydaje, dobrze. Chyba żyje. Nie zostało. No nie wiem, czy nie padł inżynier przypadkiem. Mi się wydaje, że inżynier... O, dzięki. Mądre, bardzo mądrzy jesteście. Nie wiem, no nie wypierdolą tego Bladiego, nie wiem. Pokojnie i tak skipnąłem, więc można powiedzieć, że ci uratowałem życie, Quick. Cię daję, że zlover z Swapper i mam przejebane. E tam. Ja pierdzielę. No wiesz, to kurde idealnie się składa z Bladim po prostu. Ja też nie wiem, czy ja nie widziałem białych stópek. Nie jestem przekonany. Jak jest sabotaż komstwo, to chyba widzę wszystkie na szaro. Kwestia, że wydaje mi się właśnie, że ja tam widziałem białe stópki przebiegające od Quicka, ale nie jestem przekonany. I to jest właśnie problem. Że no nie jestem przekonany w związku z tym. Dobra. Zróbmy sobie kółeczka. Będziemy mieli już to z głowy. Ja już sobie większość tasków mam chyba zrobionych. Tutaj mam matę, ma zostawić dwa taski tutaj tak naprawdę. A to ktoś wyłącza. Okej. Okay. I co teraz? No aha. Aha. No nie, no kurde, no nie mogę. Zatem cały czas ze mną biegał. Ja teraz jestem w medzie. I może to potwierdzić przez... Delvex, bo Delvexa mijałem w specimenie. Tak. Tak. To tak, numer uno, Amongo leży pod przyciskiem, numero sekundo. Ja byłem w labie, wchodzę do przejścia ze specimena, a GBN się tak do mnie wraca i dosłownie po pół sekundy odbiega z powrotem. Tak, może tak z zapcinistą. No właśnie, to nie, jakby ja obstawiam, jestem weteranem. No to GBN i Destru zostaje, bo ja bym zajbim teraz. Ale przecież ty kto powiedział, no, że Quitek jest weteranem? A czekaj, a gdzie byłeś zajbim teraz?
Wodwa. Okej, okay. No, tak jest. No właśnie wybiegałem od dołu. No nie wiem, Destru właśnie wybiegał z elektryka, a ja widziałem niedawno, jak Quick też wybiegał z elektryka, no, więc nie wiem. Destru nie jest morflingiem na pewno, no bo on nie mógł zabić jako morfling. Nie no, ja dalej uważam, że jednym mordercą jest Bladim, a drugim Destru. Ja nie miałem teraz jak zabić. Destru jest po prostu jakimś zwykłym impostorem. Pod przyciskiem. No to kurwa, chciałem miałem jak zabić. Ja miałem wieki temu Delveksa w tym labie. Może być neutralką, nie impostorem, więc... I ten, ja generalnie teraz w labie sobie siedzę. A Kietek co robi teraz? Blady może być też glitchem, po prostu on się zmorfował jako glitch. Bo skoro teraz nie mógł zabić, a były dwa kille, to mamy trzech killerów, więc ja bym wywalił kogoś. Trzeba wyjebać. W sensie no, wydaje no, się na pewno jedno jest Destru, ale byś ten, drugi może być GBN, to chyba że Derwek zrobił self-reporta, ale... Wyjrzany nie byłem, czemu ja mam glitch? Mnie bardzo zastanawia, czemu cały czas Bladi się z Delveksem clearują. Właśnie, ale nie, no bo kurwa, może dlatego... No bo... druga runda pod rząd, kiedy wy się clearujecie, no że Delvex widział, że byłem po dwa, a teraz Delvex widział, jak wbiegałem do specimena. No bo kurwa widział, no bo po prostu akurat Delvexa miałem, no to a czemu ty się clearujesz cały czas z ATM-em? Nie, no nie clearuję się, w tej rundzie za mną biegał całą rundę. AB. Właśnie z GBN-em byłem. AB, tu akurat prawda, bo ja się z Bladim widziałem, a ja biegłem do przycisku tylko po to, żeby na GBN-a poinformować. A skoro Kutek jest może weteranem... Nie, mi się wydaje, że to jest Kietek albo Delvex, tak szczerze. Ja bym The Destra wyrzucił teraz. Czemu to jest GBN? Jestem za wyrzuceniem Destra w tym momencie. Nie no, jeżeli Bladim głosuje na The Destra, to... Ja na GBN-a, bo on jest dla mnie obustrzem. Nie, ale bez sensu w ogóle... A ten mam wrażenie, że popełniliśmy błąd. Może być arsonistą. A ten mam wrażenie, że popełniliśmy błąd. Ty jesteś drugim. Nie, ja? GBN może być zwykłym impostorem, a Bloody glitchem. Wydaje mi się, że to nie jest, że nie był wtedy morfling Quicka, tylko po prostu glitch. To jest na to spora szansa. Dobra, task zrobiony, naprawili światła, zróbmy sobie za szybciocha ostatniego taska, jaki mi został i teraz możemy sobie investigatować. Widzę, że troszkę poprawili, nie przecinasz tak tym investigatorem jak ostatnio. No, GBN za mną biegnie, nie podoba mi się to. Dobra, przestał za mną biec. Telvex. Kiedy jest inżynierem? Ej no, report tego teleportera, ja chcę zgłosić przycisk, on mnie tepa do specimena. Telvex zgłosił przycisk, czemu zgłosił przycisk? Ja się serio obawiam, że GBN jest tym arsonistą, bo teraz kurde podbiega sobie do Bladiego i znowu odbiega. Czym ty gadasz? Ja podbiegłem do Bladiego, bo wiedziałem kto jest w elektryku i chciałem sprawdzić, czy przypadkiem nie zajebał innej osoby, która też była w elektryku. Nie no, albo wydaje mi się... chciałeś mnie oznaczyć. Nie, GBN jest może być arsonistą. W sensie, no po prostu dla mnie też jest arsonistą. Ale to jakby nie rozumiecie, jakby ja w tej rundzie, gdzie do Delveksa podbiegłem, to dosłownie nawet tam sekundy nie stałem. Arsonista musi sekundy chyba nie, starczy, nie musi. Tak? Nie. A, bo to na tam... Nie, nie musi. Tak jest. Tak, ale to mi się wydaje, no to że on widzisz, nie z drugiej strony, kurde, może on po prostu ma jakąś rolę sprawdzającą i dlatego tak staje przy ludziach to i... Powiedz, i... Jakby miał rolę no sprawdzającą, się, no, to bo ja mam wrażenie, że dalej dwóch impostorów mamy, nie będę ale to jakby miał rolę sprawdzającą, to raczej nie, by już powiedział. Jak a skoro GBN no dobra, no powiedz GBN, dobra, powiedz GBN, czego się dowiedziałeś. Teraz powiem swoją rolę i mnie zastrzelą. No dobra, ale chodzi o to, że po prostu powiedz nam jakiekolwiek informacje, jakie zdobyłeś, to wtedy przynajmniej będziemy widzieli, kogo mam wyrzucić. Wiedziałem, jakie dwie osoby były w elektryku i szedłem sprawdzić, czy jedna drugiej nie zajebała. Aha, czyli nie masz żadnej, czyli żadnej informacji nie masz. Nie no, wiedziałem, kto był w elektryku, to już chyba odpowiednia informacja. Wiedziałem, kto był w elektryku, nie będąc tam. Nie, nie klejmuj Spaja, bo jak mówiłem, że byłem z AB w O2, to mówiłeś, gdzie byliście, jakby no, na pewno. Bo chciałem sprawdzić, czy AB nie oszukuje swojej pozycji. A poza tym nie klejmuje Spaja, więc... Jak miał oszukiwać, jak powiedział, że był ze mną w jakby nie, no, ja mam wrażenie, że nie jest Spajem, tylko jest inną klasą. Ale ja nie jestem Spajem, nikt nie klejmuje, ja nawet nie klejmowałem Spaja. Arsonistą po prostu. A Delvex i Kietek już dalej zagłosowali, to już mam wrażenie, tak, że dwóch nikomu nie pomaga. Dla mnie jesteś arsonistą. Dobra, GBS, arsonistą jesteś i tyle, nie, no dobra, pozostaje złapany i tyle. Że ja byłem trackerem, więc no, powodzenia. No tak, myślałem, że jest trackerem. To trzeba było to powiedzieć. Ta, żeby mnie zastrzelili. Żeby no właśnie, to było bez sensu, że on to powiedział. Trzeba się na spokojnie domyśleć. Quicka w nikt nie strzela, jest weteranem, więc chyba jednak nie ma impostorów. A może on nie jest weteranem? Jednak wybiegał kurwa od Venta. Ja myślałem, że on jest inżynierem, ale w sumie kurwa teraz to mi. Ja teraz tak myślę, że w sumie. On chyba nichuja nie jest tym weteranem.
Dobra, kwestia jeszcze jest taka, że ja widziałem w poprzedniej rundzie, jak Kietek wybiegał z Venta z admina. Co? I zastanawiam mnie to, czy, bo myślałem, że ej, w sumie inżynier, zapomniałem o tym, że rzeczywiście on był niby weteranem z pierwszej rundy. No, przypominam, że zostałem tepnięty. No to tej rundzie, w tamtej rundzie zostałeś tepnięty? Wait, wait, chujtek, ty wybiegałeś? Naprawdę była akcja, że on z Venta wyskakiwał? Nie. A to jest kwestia, że no widziałem, jak normalnie bieg spod Venta. Dobra, w adminie. Bo tłumaczę, bo no to wytłumacz. Poprawę, to poszło zobaczyć, czy Atem tam nie zabił. Nie tepło, no nie tepło. Więc on dlatego wybiegał. No. A dlaczego od tego, no to się możesz domyślić, no. Ale się przy was jeszcze tarczy użyłem. Na siebie, tam gdzie AB był i... No generalnie wydaje mi się, że on jest tym weteranem, ale no... Jeśli mamy Traitora i Dagon przejebane. Ja bym teraz wygłosował Bloody'ego albo Delveco. Bo pierwsze, nie, cały czas chodzimy sobie teraz razem i robimy sobie się na spokojnie taski. I może jest no i kurwa szansa, się klirujecie, a wy chodzicie, a ty chodzisz AB, ATM z AB, więc nie, kurwa, ja z tak samo... Nie, teraz nie chodził ze mną przecież. No nie wiem, gdzie ty chodziłeś, ale w każdym razie... Jedną rundę był przy mnie ATM. Prawdopodobnie GBN był arsonistą i teraz po prostu mamy Traitora i tak naprawdę Traitora może być każdy, więc teraz oskarżanie mnie jest totalnie z dupy. Za jednego tak killa byłeś tylko ty albo Quick. Quick nie żyje już dawno. No to, to nie w sumie... wiem, kto był wtedy zrobił tego killa. Równie dobrze to mógł być jakiś sponsorny. Nie ma pojęcia, nie było mnie przy tej sytuacji nawet. No, cóż. Właśnie, wszyscy mieli potwierdzenie, tylko nie ty i Quick. No właśnie, wy w dwójkę nie mieliście potwierdzenia ale z tego killa. Pamiętajcie, co robi GBN? Był trackerem i mówił, że to nie był AB Deltax. Co? Nie wiem, dla mnie gdzie to on tak, tak mówił? Dupy. Dla mnie oskarżanie co ty gadasz w ogóle? Nie z Delveksem i kurwa nic nie robię i robię normalnie setaski i osłaniam. Po chuj miałbym teraz dać przycisk? No właśnie, to było sensu. No ja bym wygłosował któregoś z nich. No przecież AGB mówił, miał traka na nich. No miał traka, no ale co w związku z tym? Może AB i tym się po prostu klirują i tu jest pierdolę. Nie no, nie wytrzymam, dobra Bloody masz mój głos, kurwa, no nie mogę. Ja głosuję na AB'ego. Nie no, nie mogę po prostu, jak słucham tego, jak Bloody jeszcze na mnie wjeżdża teraz. Kurwa, nie wytrzymam, aż mi was żal po prostu, aż mi was kurwa żal. Czemu wy go wygłosowaliście? Wy macie 0 IQ, naprawdę, Quitek. Jesteś, nie wiem, jesterem czy co? No kurwa, przecież to było pewne, że Bloody jest jebanym glitchem. Ja pierdolę. Kurwa, nie mogę. No Delvex jest jeszcze impo, no. Przejebane. Ale kurwa, Kietek tak spierdolił. Mógł zrobić swaperem, ale on myślał, że Kietek nie będzie miał minus 30 IQ w tej sytuacji i zagłosuje rzeczywiście na Bloody'ego, a nie na mnie. Jakie to było głupie, Jezusku. Ja pierdzielę. Jedna osoba w labie, jedna osoba w w ofisie. I ja w adminie. Ja jestem teraz, zostałem teleportowany z kimś. Chyba z tobą, Quitek. Bo wydaje mi się, że ja ciebie miałem. Nie, że Blady od razu nie wyleciał. No to Delbek jest transportem, tak jak mówiłem, jestem weteranem. Ale jesteś poczekaj, Quitek, ty klejmujesz teraz weterana, tak? Tak, tak. Czyli ATM próbował cię zabić? Znaczy na początku miałem z nim W sensie kwestia jest taka, czy ATM próbował cię zabić, czy Delvex zabił ATM-a, bo o to nie chodzi. Na początku mnie gdzieś tepło i tepło mnie gdzieś na no, gór. ATM mógł rzeczywiście zagłosować po prostu na mnie i zaswapować i byłoby to w sumie lepsze. I chyba ale nikt cię by nie próbował zabić? Nie, bo nikogo nie widziałem. Jak Quitka nie widziałem, ale z tego ty byłeś Bloody teraz w labie, co nie? Tak, ja teraz w labie byłem. A Quitek jest teraz w ofisie, ja jestem w labie. A gdzie ciało? No właśnie nie wiadomo, bo Quitek przycisk zgłosił. Czemu zgłosiłeś przycisk? To no jest bo to już... Nie jest to podejrzane, ponieważ jakbyśmy poczekali jeszcze kilka sekund, moglibyśmy już to przegrać. Bo jestem z trzech, a został jeden impostor. Albo neutralka. Nie, dla mnie to jest głupie zgłaszać przyciski. Ale nie, patrz, teraz nie wiadomo gdzie jest ciało. No i nie wiadomo, czy to może Bloody chlasnął, czy to gdzieś w adminie, czy to ty chlasnąłeś tam gdzieś w ofisie. Delvex, ja wiem, że ty jesteś transporterem, ja jestem weteranem po prostu. Ale właśnie to nie, kurwa. Chodzi o to, że jest Traitor.
No jest i traitor. No jest traitor. O kurde. Więc generalnie jeśli jesteś Quitek weteranem, to jeśli w sensie zależy kto jest kim. Bo jeśli Delvex jest tym. Nie, to Quitek, ty musisz być traitorem. Wait, przecież jeśli Delvex jest transporterem i transportował, to ty Quitek musisz być traitorem, jako jedyny zostałeś. Nie, ja jestem weteranem. Byłeś weteranem, ale pewnie zostałeś zmieniony że się skanowałem na tego, traitora. Nie, w pierwszej rundzie No w pierwszej rundzie byłeś zeskanowany, ale zostałeś zmieniony na traitora. Zostałeś zmieniony na traitora, no tak. Teraz dobra, było, nie wiem, teraz normalnie było możliwe, by Delvex nas teleportował, nie, czyli no to musiałeś być ty. Ja pierdolę. Brzmi legitnie. Jaka ta runda jest spierdolona, nie wytrzymam. Żałosne, naprawdę. Dosłownie. Wow. Naprawdę nie wiem jak Bloody jeszcze żyje od pierwszej rundy. Ale Jacka, ty jesteś asasynem? Kietek, ty naprawdę rozegrałeś tą grę. No Kietek rozegrałeś. No Kietek rozegrał tą rundę. Dobre, nie widziałem. Od pierwszej rundy Bloody był podejrzany i kurwa, wystarczył jeden argument Bloody'ego. No, Elbi jakiś agresywny jest, no to trzeba go wyjebać. Ale Delvex powiem ci, że nie miałem pojęcia, że ty jesteś, szczerze mówiąc, naprawdę. Ja myślałem, że jesteście, bo wybiegaliście razem. Jak zwykle. Jeszcze jego światło uratowało, bo go nie wiem jako szeryf, kurde. Ja po mojej śmierci patrzę, ale ja wiem, właśnie widziałem, a mogę, że mnie goni, mówię, o, chyba trzeba taktycznie zrobić.